Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy 16 stycznia 2023, godzina 10. Dzisiaj Państwu chciałam opowiedzieć kolejny raz o ziołach, przeczytać kilka słów z książki, a następnie pokazać swoje zioła, które mam w ofercie na stronie Trafnego Ziółka. W roślinach leczniczych znajduje się także wiele witamin oraz soli mineralnych, m.in. tak ważne dla człowieka żelazo, np. w pokrzywie, jod np. w morszczynie, pęcherzykowatym, cynk np. w nasionach dyni, krzem np. w zielu skrzypu. Wszystkie wymienione związki są fizjologicznie czynne, zostały zbadane farmakologicznie, poznano ich znaczenie dla człowieka, efekty terapeutyczne, jakie wywołują oraz objawy niepożądane w przypadku przedawkowania. Obecność tych związków w roślinach i w odpowiedniej ilości jest podawaną, by uznać je, jest podstawą, by uznać je za lecznicze i stosować. Wiele związków roślinnych zostało wyizolowanych w stanie czystym i weszło do zestawu leków nowoczesnej medycyny, jak na przykład kodeina, chinina, papaweryna, digostyna, wimblastyna, ergotymina, rezerpina, kofeina, dwukumarol i rutyna. Wczoraj na FB podałam Państwu jeszcze inne związki, które farmacja wyizolowała, no ale niekoniecznie je używa w celu dobroczynnym dla człowieka, tylko w suplementach, które nie zawsze mają korzystne działanie dla naszego organizmu. To by było tutaj tyle o związkach. Teraz przeczytam jeszcze, co mnie uczono. Nie będę podnosić tego zeszytu, bo po prostu sobie tutaj wszystko sobie tu porujnuję. Co mnie uczono o czopikach, bo głównie na tym dzisiaj się chciałam skupić. Zalety podawania leków czopiku. Po podaniu do odbytniczym substancja lecznicza w bardzo małym stopniu, około 20% ulega efektowi pierwszego przejścia w wątrobie. Resorpcja leku jest szybsza niż w tabletki, ale wolniejsza niż iniekcji i leku podanego doustnie w formie roztworu. Czopiki umożliwiają podanie substancji, na przykład takiej, która rozkłada się w kwaśnym pH soku żołądka lub substancji, które drażnią błonę śluzową żołądka. Czyli tak jak mówiłam, omijamy tutaj żołądek. Omijamy układ tu pokarmowy i właśnie rozłożenie się w żołądku. Możliwość podania osobie nieprzytomnej, mającej drgawki, atak padaczki. Czopiki jako postać leku jest dobrze tolerowana w pediatrii lub u osób starszych. Tutaj, no tak jak Państwo sami wiecie, ludzie nie zawsze chcą coś nam tam połknąć, dlatego używamy czopików. I tak jak już kiedyś powiedziałam, że dzieciom można robić nasiadówki, bo jest najlepsza wchłanialność. I dalej to podtrzymuję. I myślę, że wielu, wielu też doktorów, profesorów się ze mną tutaj zgodzi. Nie do końca w obecnych czasach, wypowiadając się na te tematy. Nie sprawdziłam tego leku, które mi przysłała jedna z pań. Po prostu, no, tak mi czasu zabrakło, że nie sprawdziłam. Ale przy okazji sprawdzę i wrzucę skutki uboczne tego leku w komentarzu. Ja zamówiłam sobie taką, zobaczcie, miseczkę do nasiadówek. I będę sobie ją już wykorzystywać do tych nasiadówek. Przedtem korzystałam z miski. U mnie na stronie znajdziecie taką mieszankę wiązówka błotna, krwawnik i liść orzecha. Obecnie tutaj muszę ją, nie mam jej wymieszanej, więc pokazuję pojedyncze zioła,
ale niedługo będzie znowu kolejna wymieszana i wtedy będzie do zakupienia. Krwawnik uszczelnia naczynia krwionośne. Wiązówka została bardzo dobrze przebadana przez rosyjskich tutaj doktorów, ludzi, którzy specjalizują się w badaniach naukowych, które są wiarygodne, bo tych niewiarygodnych to ja w ogóle nie przyjmuję do wiadomości. Liść orzecha obecnie utrzaskałam sobie w moździerzu. Państwo też możecie to sami zrobić, ale najczęściej moi klienci mówią, a czemu pani tego nie robi? I zaczęłam robić to od pią wrotycz goździk, a teraz zrobiłam sobie też liść orzecha. Od tamtego tygodnia zaczęłam go testować na sobie. 1/3 łyżeczki przyjmuję do ust. To na tyle. No, nie przyniosłam sobie maści z lodówki, ale też chciałam Państwu tutaj pokazać. Jest taka mieszanka ziół, brzoza, wiązówka, krwawnik, czarcie, żebro, liść laurowy. I to mam tą maść zrobioną na gęsim smalcu, ale można też sobie zakupić taką mieszankę ziół i zrobić samemu. Zakupić gęsi smalec albo mieć od własnych gęsi. Dlaczego gęsi smalec? Farmacja zabroniła go używania w aptece, dlatego że gęsi smalec i smalec w ogóle zwierzęcy jest najlepszym nośnikiem, pokonuje barierę skórną, dlatego można wiele tych substancji przemycić przez skórę. Do nasiadówek też jest wrotycz, jest piołun i jest czarcie żebro, które od lat kąpano dzieci po urodzeniu i mądre kobiety nadal to stosują. Dziecko jest kąpane właśnie w czarcim żebrze. Ja przygotowałam sobie tutaj kilka jeszcze notatek do przeczytania. Ten czas mi ucieka na tym filmiku, a później mam problem z tym przesyłaniem, dlatego tak czasami spieszę się, żeby jak najwięcej Państwu przekazać, a nie zabierać za dużo czasu. Napar z kwiatów chabra stosuje się doustnie w przewlekłych, mało nasilonych chorobach nerek, połączonych ze skąpym wydalaniem moczu oraz obrzękami spowodowanymi zatrzymaniem wody i soli w ustroju. Pomocniczo w stanach zapalnych kłębków i miedniczek nerkowych, a także kamicy nerkowej, natomiast wraz z innymi ziołami również niedostatecznym przepływie żółci do dwunastnicy. Zewnętrznie stosuje się napar z kwiatów chabra w postaci przymoczek w zapaleniu brzegów powiek oraz spojówek, a także nadwrażliwości na intensywne promieniowanie słoneczne oraz promieniowanie z ekranów telewizyjnych. Ponadto do zmywania owłosionej skóry głowy z łupieżu i grzybicy. To jest o chabrze. A teraz jeszcze Państwu przeczytam. Działanie liści i owocnia orzecha włoskiego wykazują szeroki zakres działania leczniczego. Mają silne właściwości bakteriobójcze w stosunku do wielu bakterii, zwłaszcza gronkowców, paciorkowców, pałeczek czerwonki bakteryjnej i duru brzusznego oraz ich mutantów antybiotykoopornych. Dzięki obecności garbników oraz juglonu działają również ściągająco nabłony śluzowe jamy ustnej oraz przewodu pokarmowego i na uszkodzoną skórę zmniejszają ich przepuszczalność dla wody i płynu surowicznego, hamują krwawienia z uszkodzonych naczyń włosowatych i zmniejszają stany zapalne. Wykazują także właściwości przeciwgrzybiczne. Wyciągi z orzecha włoskiego podawane doustnie obniżają poziom cukru we krwi, hamują wydzielanie mleka u kobiet w okresie laktacji, a także
unieczynniają szkodliwe związki powstające w wyniku choroby lub w okresie ją poprzedzającym. Ułatwiają usuwanie ich z organizmu. Jest to działanie odtruwające, nazywane w lecznictwie ludowym czyszczącym krew. Po podaniu zewnętrznym wyciągu z orzecha włoskiego stwierdzono silne działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, słabsze przeciwgrzybicze oraz w ograniczonym zakresie przeciwrakowe w początkach nowotworowych zmian skórnych. Łuskane nasiona stanowią cenny, wysokokaloryczny środek odżywczy i dietetyczny. Zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe. Przyczyniają się do ogólnego wzmocnienia organizmu. I jeszcze o jednym jeszcze ziółku, które bardzo, bardzo lubię. Tylko sprawdzę, czy to jest na pewno to. Działanie. Omawiana roślina była od dawna stosowana w lecznictwie ludowym. Wierzono, że ma cudowną, niemal magiczną moc i nazywano ją czarcim żebrem. A na terenach Wielkopolski i Pomorza była sprzedawana na targowiskach i dostępna w aptekach. Obecnie wykazano, że ma działanie moczopędne oraz ogólnie odtruwające, ułatwiające wydalanie szkodliwych produktów przemiany materii, zwane dawniej czyszczącym krew, które przypisuje się obecności flawonoidów. Z obserwacji doświadczalnych wynika, że ostrożeń ma również właściwości ogólnie wzmacniające i być może zwiększające odporność organizmu, zwłaszcza że zawiera związki trójterpenowe, analogiczne do tych, które znajdują się w korzeniach mniszka lekarskiego. Ponadto ostrożeń działa przeciwkwotocznie, podany bezpośrednio na skórę w postaci okładów, przymoczek i kąpieli, wykazuje działanie przeciwzapalne. Istnieje opinia niepotwierdzona naukowo, że wartość leczniczą ma tylko wysuszone ziele lub korzeń ostrożenia, a świeże jest bez wartości. Tyle od pana doktora. Ja stosuję ostrożeń od lat. Stosowałam też do kąpieli, jak dzieci były małe, głównie u najstarszego syna. Ale do tego nie będę wracać, bo nie mamy tu na to czasu. Ostrożeń, tak jak powiedziałam, jest u mnie, można zakupić. Teraz chciałabym coś Państwu innego jeszcze pokazać. Tutaj są hydrolaty, które można sobie znaleźć na stronie. O tych hydrolatach dużo pisze różnych tam ludzi. Już nakręcają różnego rodzaju filmiki i że można sobie do wody dolewać, do tego, do śmego. Ja Państwu powiem ze swojego doświadczenia. Pierwszy ugotowałam u znajomej w Poznaniu. Był to krwawnik pokrzywa i bylica pospolita. Zrobiłam analizę, jak ja to mówię, na sucho, na kartkach. Zadawałam dużo pytań i tutaj sobie ten hydrolat zrobiłam taką analizę. Nie wiemy tak naprawdę, bo farmacja ukrywa wiadomości o hydrolatach, chce na własne potrzeby i tylko dla siebie, bo już jest wypuszczonych tych hydrolatów mnóstwo. Co to jest hydrolat? Hydrolat jest to wyciąg, destylat pod ciśnieniem z ziół. Jest to produkt uboczny po olejku eterycznym. Moje hydrolaty zawierają i olejki eteryczne, i wszystko to, co z parą wodną można do niego przenieść. To jest tak na chłopski rozum, bo ja jestem zwykłą kobietą, technikiem farmacji, ale tak naprawdę zwykłą kobietą. Tu jest hydrolat, który sobie prowadzę na nim eksperyment.
Sami widzicie, że zrobił taką sobie meduzę, bo trafiło do niego kawałeczek roślinki i on ją odizolował od całości. No, tyle na ten temat. Teraz jeszcze o maści było. Możecie sobie też Państwo robić, co mi powiedział Pan Jan w Przemyślu, że jeśli ktoś chce mieć piękne włosy, to niech sobie robi płukanki, na par sobie zaparzyć i zrobić płukankę tutaj szyszkami chmielu, takiego prawdziwego, zielonego chmielu, bo jeśli on jest żółty, bez zapachu, to już się nie nadaje do niczego. Jeszcze chciałam Państwu pokazać, co jeszcze robię. Mydełka na bazie gliceryny kosmetycznej, różnego rodzaju, z różnymi ziołami. Najczęściej co wykorzystuję? Dziewannę, pokrzywę. Teraz obecnie mam też szyszki chmielu, z szyszkami chmielu, z płatkami maku czerwonego, zawsze się mylę, bo te mydełka są takie czarne i mówię czarnego maku, to takie przejęzyczenie, ale nie, z płatkami maku czerwonego, które też można poczytać, że można podawać niemowlakom, nie zawierają opioidów. No i co? To by było na tyle. Przygotowałam sobie jeszcze, aha, jeszcze tutaj, bo zapomniałabym, hydrolaty, jakie są w mojej sprzedaży. Jest taki hydrolat pomieszany, on ma nieciekawy do końca zapach, bo są użyte tutaj zioła liść orzecha, liść kasztanowca, wiązówka błotna, krwawnik, przytulia czepna. Ma zadanie oczyszczać, według mnie ma zadanie oczyszczać tą skórę z tych niedobrych substancji, które organizm wyrzuci na zewnątrz. Z pędów winorośli, z liści brzozy mam, z nawłoci mam i ten pierwszy, tak jak już powiedziałam, krwawnik, pokrzywa, bylica pospolita. To by było na tyle, a tak na koniec to chciałam Państwu, bo dzisiaj, jak zauważyliście, nie mam kapelusza, to chciałam Wam powiedzieć, od 2 lat po prostu posłuchałam doktora Jaśkowskiego i przestałam używać jakiekolwiek szampony. Przestałam chodzić do fryzjera, bo zawsze chciałam mieć takie kręcone włosy, więc robiłam sobie trwałą, ale przy okazji niszczyłam te włosy. Przestałam chodzić do fryzjera. No i tutaj stracili klientkę fryzjerzy, no ale trudno, być może uda mi się, bo próbowałam przekonać różnych fryzjerów, ale nie udawało mi się to, być może uda mi się w końcu przekonać jakichś fryzjerów, którzy zaczną stosować zioła. To naprawdę nie jest problem, a nie produkujemy śmieci, które są obecnie zmorą nie tylko Polski, ale całej Unii. Producenci wlewają byle co do opakowań, reklama i to jest sprzedawane na rynku. Nie idzie tego sprawdzić do końca, bo każdy posiada swoje laboratorium, każdy mówi, że robi super badania i tam nakręca te filmiki reklamowe. Z czym ja się nie zgadzam, dalej chcę, żeby powstało jedno laboratorium niezależne od żadnej firmy. Ale to już nie w przyszłości, niedługim czasie, myślę, że takie coś osiągnę. No i jeszcze mam apel do mądrych ludzi, którzy potrafią obsługiwać narzędzie, jakim jest bank. I tutaj chciałabym, żeby założyć w końcu ten polski, niezależny też od nikogo bank. I tymi słowami dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli o czymś zapomniałam powiedzieć, no zapomniałam tej maści tutaj przynieść, to postaram się to przekazać w kolejnych filmikach albo w komentarzach. Okulary mi już całkiem spadły na nos. Miłego dnia życzę, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich.